Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym Państwu przedstawić działanie i obsługę skrzyni bezstopniowej SIMATIC. Skrzynia ta jest dostępna w ciągnikach Arion, ale także w ciągnikach Axion oraz Xerion. Komfort oraz prostotę obsługi przedstawię Państwu na przykładzie ciągnika Axion 830 o mocy znamionowej 235 koni. Skrzynia bezstopniowa SIMATIC charakteryzuje się bardzo dużym udziałem części mechanicznej w przenoszeniu mocy silnika. Udział ten wynosi od 60 do 100%. Dzięki temu już od najniższych prędkości wykorzystywany jest nie tylko napęd hydrauliczny, ale również napęd mechaniczny. W trybie automatycznym bardzo prosto można obsłużyć skrzynię SIMATIC. Dodatkowo w CBIS możemy wybrać również inne tryby obsługi skrzyni. Jest to tryb C-Motion oraz tryb ręczny. W trybie C-Motion zwalnianie i przyspieszanie ciągnika odbywa się za pomocą joysticka. Nie musimy wtedy w ogóle dotykać pedału gazu. Aby praca była maksymalnie komfortowa, do dyspozycji mamy trzy zakresy prędkości. Na każdym z tych zakresów potrafimy ustawić oddzielną wartość tempomatu. Czyli podczas pracy na polu nie musimy korzystać z pedału gazu, nie musimy korzystać z joysticka C-Motion. Możemy po prostu przełączać się między tempomatami. Czyli za pomocą przycisków sterujemy naszą prędkością jazdy. 6 tempomatów, dlatego że mamy 3 tempomaty do jazdy do przodu oraz do jazdy do tyłu. Co bardzo ważne, wyłączenie tempomatu odbywa się za pomocą pedału gazu, czyli inaczej niż to jest w samochodach, gdzie za pomocą pedału gazu tempomatu nie wyłączymy. W ustawieniach przekładni mamy dodatkowe ustawienia do zarządzania przyspieszeniem. Możemy tutaj ustawić przyspieszenie działania skrzyni w zakresie od 0,5 do 3, a także możemy zmienić agresywność zmiany kierunku jazdy od minus 4 do 4. W ciągnikach wyposażonych w terminal CBIS większość podstawowych ustawień potrafimy wywołać z głównego okna obsługi. Zmianę trybu pracy również potrafimy zmienić za pomocą jednego przycisku na podłokietniku. Nie musimy wchodzić w ustawienia na CBIS-ie. To wszystko sprawia, że obsługa jest bardzo szybka i łatwa. W trybie automatycznym obsługa skrzyni SIMATIC jest bardzo prosta. Wystarczy wybrać kierunek jazdy za pomocą rewersu lub joysticka C-Motion i nacisnąć gaz. Następnie możemy uruchomić tempomat i ciągnik już sam dostosowuje obroty silnika do zadanej prędkości oraz do obciążenia. Jeżeli chcemy zmienić prędkość, wystarczy, że zmienimy tempomat z 3 zapisanych wartości tempomatu do jazdy do przodu. Wyłączenie tempomatu za pomocą pedału gazu. I w tym momencie to my znowu sterujemy za pomocą pedału gazu prędkością jazdy ciągnika. Zmiana kierunku jazdy również odbywa się za pomocą rewersu. Włączamy tempomat i dowolnie możemy zmieniać prędkością ciągnika za pomocą ustawionych wartości na tempomacie. Prędkość na tempomacie zwiększamy poprzez przesunięcie joysticka do przodu lub przez ponowne zapisanie nowej prędkości jazdy na tempomacie. Lub z poziomu terminala CBIS również możemy zmienić prędkość jazdy na tempomacie. Zatrzymanie ciągnika za pomocą pedału hamulca. Zmieniając tryb jazdy na tryb jazdy C-Motion, startujemy i zatrzymujemy się przy użyciu tylko i wyłącznie joysticka. W tym trybie nie musimy trzymać pedału gazu, po prostu zadana prędkość jest zadawana za pomocą joysticka. Dotyczy to tak samo przyspieszania, jak i również zatrzymania się ciągnika. Również w tym trybie mamy możliwość pracy na tempomacie.
oraz dowolnie potrafimy te wartości tempomatu zmieniać pomiędzy zakresami, a także na nowo sobie ustawiać. Do hamowania ciągnika możemy również wykorzystać tak zwane hamowanie silnikiem. W tym celu na turbinie przeskakuje specjalna klapka, która ma na celu zduszenie silnika. W trybie C-Motion zmieniamy kierunek jazdy i rozpędzamy się tylko i wyłącznie przy użyciu joysticka C-Motion lub driver sticka w momencie, gdy ciągnik jest w wyposażeniu CIS Plus, a nie CBIS. Zwalnianie oczywiście też za pomocą joysticka bez użycia hamulca. Wjeżdżając na wzniesienie nie musimy się martwić, że ciągnik nam się stoczy ze wzniesienia. Wystarczy wjechać na jakąś górkę i ściągnąć pedał gazu. Ciągnik nam się zatrzymuje i nie stacza nam się w dół. Teraz jazdę możemy kontynuować albo do przodu, znowu przez naciśnięcie pedału gazu, albo do tyłu, również przez naciśnięcie pedału gazu. W każdym momencie mamy pewność, że ciągnik samoczynnie nie stoczy nam się ze wzniesienia czy z jakiejś górki. Podczas niektórych prac może zajść potrzeba jazdy do przodu lub do tyłu z załadowaną przyczepą na wzniesieniu. Jeżeli w przypadku takiej pracy zwolnilibyśmy hamulce, ciężar przyczepy bardzo mocno oddziaływałby na jazdę ciągnikiem. Jeżeli ciągnik jest wyposażony w skrzynię C-Motion, możemy nacisnąć hamulec oraz przesunąć joystick C-Motion do przodu. W tym momencie ciągnik ruszy przy zachowaniu pełnej kontroli nad całym zestawem. Funkcja ta działa do 10 km na godzinę. W ostatnim trybie zarządzania przekładnią C-Matic mamy tryb ręczny. W trybie ręcznym oddzielnie sterujemy obrotami silnika za pomocą gazu ręcznego lub pedału gazu, a prędkość ustawiamy na joysticku. W tym trybie silnik i skrzynia działają niezależnie od siebie. Ustawienie wartości drop umożliwia określenie działania skrzyni biegów w przypadku znacznego wzrostu obciążenia silnika. Dla lżejszych prac wybieramy tryb Eco, dla cięższych prac wybieramy tryb Power. Skrzynia bezstopniowa C-Matic to zaawansowana technologia, która jest łatwa i prosta w użyciu. Dzięki zastosowaniu skrzyni bezstopniowej C-Matic w ciągnikach klas zyskujemy większą ergonomię, większy komfort, ale również mniejsze spalanie. Wykorzystujemy w pełni potencjał, który drzemie w ciągniku, ponieważ skrzynia C-Matic wraz z silnikiem łączą się ze sobą i nawzajem się między sobą komunikują. Dodatkowo każdy ciągnik, który jest wyposażony w skrzynię bezstopniową C-Matic, może być wyposażony również w system CMOS dla ciągników klas. System CMOS dodatkowo wesprze operatora we właściwym zbalastowaniu ciągnika, we właściwym ustawieniu ciśnienia w kołach, ale również w jak najlepszym ustawieniu parametrów działania skrzyni, tak aby praca wykonywana była jak najbardziej efektywna i wydajna.